Siema, siemanko, ja jestem Dragon, a to jest War Thunder, a dzisiaj ze mną poleci sobie w jakąś akcję tripową. Kto? Ej, Łukasz. Jaki Łukasz? Mówże, pikul. Banach. Dobra, dobra, wiemy, niech pal się. O Jezu, co ja powłączałem? Dobra, możemy lecieć, to lecimy sobie. Możemy. Pewnie, że możemy. No ja tam nadal, kurde, na tych dwóch płatowcach. Jakby ktoś się pytał, dlaczego nagrywamy, dlaczego w ogóle gramy na dwóch płatowcach, a to dlatego, że Pikul musi sobie ponabijać jakieś w ogóle samolociki, a ja sobie lubię wrócić na jakieś tam niższe tiery. No tymi dwupłatowcami też, tak szczerze mówiąc, można ładnie pozamiatać. Do boju. Do boju, Polsko. Dobra, nie będę śpiewał, bo jeszcze wstyd. Jobadabadu, gdzie jest Pikul? Pikul, pokaż ryja. O Jezu, gdzie ja, co ja zrobiłem? O, tu jesteś, dobra. Wow, jaka fajna mapka. Grałem na niej niedawno, wiesz? A ja pierwszy raz. Dobra, chodź w tą stronę tutaj do mnie. Coś... O, Katalina leci. PBE, Katalina, to jest super. To można zdejmować i zdejmować. To są jak idealne majtki. Je można ciągle zdejmować. To jest super samolot do tego. Ty, bo jak ja tutaj wlecę, to tutaj będzie rozpierdol zaraz. Jesteś gdzieś za mną? Bo tak szczerze... Nie wiem. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Ja w ogóle się później od ciebie zespawnowałem. Na mapie zobacz. Na mapce tej małej. Wow, panie! Zielony punkcik jest mega daleko. To ja się zaraz zawrócę. Nie, bo nie chcę wlecieć za daleko. Dlaczego ja go nie trafiam? O, jest trafienie. Dobra, do tego ziomka. Oż ty! Łofak. Krytyk, panowie i panie. I jest zniszczony, uciekamy stąd. Góra dół, czysto, czysto. Odbiór. Tak, wiesz, w tych amerykańskich filmach jest. No. Tam wiesz, pilot mówi. Odbiór? Pilot mówi do pilota. Roger, Roger. Nie ma Rogera. O kurwa, coś po mnie sieje, co to jest? Henkiel! Tyś chyba się pomylił. Uuu, zabili mnie. Uuu, panie, to kiepsko. Ale kogoś zabiłem. A ja Henkla zaraz wyrucham. Ziomku, złą żeś decyzję podjął. Chodź tutaj, chodź tutaj. A, koniec amunicji. A! Dobra, zwalniam i uciekam. A ja znowu sobie flanką polecę, tak jak wtedy. O, fuck. Będę miał zaraz trzech. Znaczy dwóch. Nie widzę cię nawet na mapie. No, bo ja jestem w pizdu i jeszcze dalej. Dawaj, dawaj, Henkiel. Nie pękaj. I zniszczony skrzydełko odjebane. Jestem królem! Nie no, prawie. Bez przesady. Co to jest? Kidziesiątka. Chodź tu, kiczko. Kiczko! Patrz, wygrywamy! Kiczko, cipko! O ty, co tu się stało? Jezusie Chrystusie! Patrzcie, widzieliście to? O ty kiczko. O skurwesyn. Tego się nie spodziewałem. No i 16 mnie dojechał niestety. Aj tam. Ale nie było tak źle. Co tam u ciebie?
A nic, właśnie dostałem jakieś trafienie krytyczne. Dobra. Wiesz co, nad naszym lotniskiem coś lata. No, KI-27. Dobra, to ja tam polecę sobie. O, zniszczony samolot. Jak zajebiście. Ale zajebiście to wygląda z perspektywy pilota. A jak się przełączyć na perspektywę pilota? Kamerką, ale pod którym klawiszem to nie wiem, bo ja mam pozmieniane całkowicie. Ale widzę cię. Siema, Pikul. Dzień dobry. Opa, czy jest ofiara? Wow, elegancko, panowie. Praca zespołowa dostałem za to. Wleciał we mnie Hamil, mimo że ty może pierdzielony, nieumyty. Można i tak. Kurde, jakiś kaszel mnie łapie, goddammit. Płaczek. Tak. Teraz będę... Mogłem jeszcze jednego ustrzelić, kurde, w sumie. Na gazie! Oho, zatarłem silnik. Popracuję jak jakaś stara kolubryna. Hurricane'a. Biorę Hurricane'a. No, nie muszę już. Zajebiście. Koleś widział, że już prawie, wiesz, tam trafienie krytyczne było i tak dalej, to specjalnie zrobił coś i wleciał we mnie, no. Bo ja w niego czasem strzelałem. Tak się zdarza, że tak robił. What the fuck? Kto tu do mnie strzela? Ej, tu jest ich za dużo, ja sobie tutaj nie poradzę. A gdzie jesteś, kolego? Nie powiem ci teraz, bo mam dosyć ciężką walkę. Baba 209. Gin! Kurwa! Idziecie do mnie strzelać, jeszcze silnik zatarłem. Mam uszkodzone skrzydła. Cholera. Ty no z dwoma to ja nie będę walczył, panowie. Ale i tak nie jest źle, nie jest źle na razie. Nawet nie wiem, że tu silnik można zacząć. Można, można. Ja to robię dosyć często. O, cholera. Serio? No. Goni mnie, skurwiel. Gdzie ty jesteś? Nie dam się. O, widzę cię. Dawaj, 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 pomóż. What the fuck? No co za skurwysyn. Żeby... Ale zniszczyłem go. W razie czego. A to jest debil, żeby zramować kogoś, to naprawdę. A, tu wleciał w dokładnie ciebie. Dobra, tam sobie poradzę już chyba. Dobra, spróbuję... O, już kurde, koniec mi bitwy jest. No, kolejny we mnie wleciał. Fuck, no. Koniec bitwy, no nie. Ła. Miałem 3 kolizje w powietrzu, nie fair. Zaraz zobaczę co i jak. Dostałem... Naprawę maszyn. Nie, maszyny zapasowe. No, czyli podwójne użycie. I-15R i 15 bis. Podwójne użycie, dobra. Ty, czekaj, jakie są statystyki graczy? Ty byłeś wyżej ode mnie, skurczybyku. O, ty. To co, lecimy jeszcze jedną? No dawaj, dawaj. Dobra. Nie dałeś gotowości. Aha. Bo ja tu jakieś badania robię. Dobra, dawaj gotowość. Pam, pam, pam. Podziwiać mojego ładnego dwupłatowca. Ty.
Muzyczka jest fajna. No. Ja mam wyłączoną ją, bo mnie denerwowała. Ciekawe, co tam u mojego pieska słychać, bo dawno go nie widziałem, co prawda. Uciekł. Ej, nawet tak nie mógł. No co ty, żartowałem. Z takiego miasta nie da się wydostać. Ale on właśnie ma tendencję, że on lubi wychodzić na spacery. Na piwo. Jak tylko widzi, że ktoś wychodzi, to on od razu jest taki zadowolony i wiesz, jak drzwi będą uchylone, on jest mały, to jeszcze się przeciśnie przez płot. Dobra, ja lecę bisem. Bisem? Tak, bisem. Panie, ty dalej Amerykańcami widzę. Jo. Czekaj, zaraz cię znajdę. A kiedyś cię znajdę. Idę. Muszę przyjrzeć się tutaj tym ustawieniom trochę. O, widzę cię. P26 Ikul. Pikul. Jesteś pode mną, 1,5 kilometra. Tamta mapa była fajniejsza. Wiesz co, dla mnie ta jest nawet też spoko. Nie jest taka zła, powiem ci. Ale musimy uważać, bo zobacz. Messerschmitt napierdala w lewo. Łak trójka w prawo. P26 w prawo. Czyli ja zawracam. Nie no, dobra, żartuję. Ale co ja mogę tu porobić? Miga mogę ściągnąć, jeżeli mi się uda. Mój Boże, walka bisa z migiem. Pojedynek Goliata z czym? Z czym Goliat walczył? Nie mam pojęcia. Ja też nie pamiętam, nie wiem czemu to powiedziałem. Gii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 i
Panienko, giniemy. No nie, ktoś tu do mnie strzela. Ty chyba jesteś jakiś kuloodporny, ziomek. Czemu? Znaczy mówię do tego gościa, nie? Bo strzelam do niego, a jemu nic. Jeszcze mi ucieka. Może nie umiesz celować. Pocelowane, spokojnie. Krytyk. I no, cały magazynek bez jaj. Jeszcze mi olejem zachlapał. Czyść się, szybo! Coś we mnie wleciało, jakiś skurwibong we mnie wleciał. Wziął i se wleciał, nie? Kurde, już dwa magazynki na gościa wywaliłem. Ale dobra, zniszczę go przynajmniej. Giń! Ekstra. A już chciałem lecieć ci pomóc, zauważyłem, że dałeś sobie radę. No, z 3 kilometrów to nie byłoby po co. Dobra, tu widzę Hurricane na was leci, to dosyć nieźle. Hurricane. Swoją drogą nawet dobre samoloty brytyjskie. Brytyjczycy to jednak w kwestii floty i ten sił powietrznych mieli naprawdę dobre. To była ich flota i lotnictwo to były u nich najmocniejsze strony. Ja nie wiem, nie znam się. Ha, zniszczyłem samolot. Kurde, a ja gonię gościa. Drzewo! I dostałem jakąś asystę, kurde. Czemu tak słabo w niego trafią? Ale ktoś w niego ładuje. A, asysta, fuck. Dobra, co ja tu mam jeszcze? Ktoś mnie goni? O ty skurczyłeś. Kurde. Kolejna asysta. O, coś tu poleciało. Co to jest? Łak 3.11. A ja właśnie boomułem.
Ratujemy ziomka z drużyny. No, do boju, do boju, do boju, do boju, do boju, do boju, do boju! Co tu się dzieje? Do boju. Co tu się dzieje? Kurwa. No, do boju. Nie mogę go trafić. No, padaj, panie. No i musiał mi wleć. Asysta, jak zwykle. Dobra, Henkel. A co oni tak wolno lecą tutaj? A, bo oni lądują. No spoko. Kto ląduje, gdzie ląduje? U nas panowie lądują. Nasi czy nie? Nasi. Ho, ho, ho. Co? Zestrzeliłem jakiś samolot. O ty skurczybyku, chciał mnie załatwić, ale Dragona to nie da rady. Panowie. O. Jest, sztukas. Co tu robi sztukas, to jest pytanie. Sztukas to samolot bombowy, a nie myśliwski. Nie mam pojęcia, co on tu robi. Ale tu się dzieje, ładnie. Fuck, koniec amunicji. A myślałem, że koniec amunicji. O kurde. Nie! Ale we mnie siał, skurczybyk. Mam nadzieję, że go zdejmą. Ale mnie uszkodził. Ja pierdzielę, nie mogę lecieć prawie. Dobra, trudno. Wezmę w Iła dwójkę po lecie. Nawet nie dałem rady. Opuszczam samolot. A dostały. I się rozbiłem. Oni w tamtych czasach spadochronów nie mieli chyba, mieli, nie? Mieli, mieli. Mieli, mieli. Mieli, mieli. Mieli, 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 mieli. Mięso mieli. Mieli. Mielone nawet. Ojejku, ale coś mnie katar męczy. Panowie i panie, wybaczcie, ale niestety przy obecnej temperaturze, która jest od zajebania, już chyba ze 40 stopni, no to takie rzeczy się zdarzają. Wow. Patrz, mówi, że wygrana jest blisko. A zobacz, ile mamy jeszcze do wygrania. No jest pół na pół, dosłownie. Co to leci? Buford! Siemanko, Buford! Chodź, 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 chodź. No co jest? No co jest? Co mnie wiana tutaj tniesz? Gin! Krytyk! Asyst? Co? Ej, no ludzie, widzieliście to? Waliłem w niego tyle, że powinien być posiekany jak jakiś ser, kurde. A tu asysta. Ta. O, co to? Co to? A, kurcze, prawie mi się udało. O ty, coś tu mnie strzelało. Kolega miał lepszy karabin. Ale ładnie go zniszczyłem. O, o fuck. Szczerze powiem, że nie spodziewałem się takiego obrotu akcji. To znaczy, że tak słabo nam idzie? Nie. Nie idzie nam słabo, tylko jest ich tutaj tyle, że ciężko to ogarnąć. Po prostu to jest... O, mamy sztukasa. Teraz wszyscy się rzucą na sztukasa. No Jezu, na sztukasa. Sorry, że tak kiepsko mówię, ale mam przytkany nosek. Giń. Ale ucieka. Zaraz mi się amunicja skończy. No, sztukasy wytrzymałe są. No, szybciej zmieniaj tej magazyny. Kilet. No, mi ja też tyle zmienia. No, ja gonię teraz sztukasem, to wiem. Jeszcze jego strzelcy po mnie ładują. Krytyk! I zajebiście. Coś tam jest za mną, no coś tam się znajduje. No i wziął i mnie zabił, no. No ja teraz próbuję zabić... Rozwalić Messer Schmidta. Dobra, trochę dostał. Nie jest źle. Ojejoj. Gin! Proszę cię, jeszcze zgin.
Elegancko, dzięki. Co tu jeszcze jest? To jest jakiś włoski samolot MC-200. Wow. No i mi odjebał skrzydło. Ale nie no, przegraliśmy niestety. No niestety, tak się zdarza. Jeszcze ja ich tu pozamiatam spokojnie. Mam czterech rozwalonych i sześć asyst, czy mi się dobrze zdawało? Nawet nie wiem. Zaraz zobaczę, ale chyba nie jest źle. Jaka wzniosła muzyka. Tu tam. Przybierzeli. Do Betlejem kibice. O Boże, Bożynku. No, co z tego, że będziemy działać szybko, jak już tak przegraliśmy. No, ja nie mam niestety nawet czym polatać sobie. No. Wszystkie samoloty mi rozbili. A ja widzę kolejnego sztukasa. Jak ja uwielbiam, jak ten sztukas tak powoli leci. Jeszcze... końcówka. Ale ładnie by dostawał. No, ładnie. Racja. Zobaczmy. Zobaczę. Co ja? No, zobaczymy, jakie są wyniki. Jakieś 4 odznaczenia dostałem. To jest tak. Badania. 4 samoloty zniszczone, 6 asyst i tyle. I który jestem? Ach, 4. A jak który byłem, bo wyszedłem niechcący z tego. Byłeś już? 6. Nie tak źle. No, nie jest tak źle. 2 rozwalonych na 5 zgonów. No, to jest początek, także spoko. Wiesz co, więcej miałem asyst dużo. Wiem, bo często wiem, było tak, widzę. Że po prostu... 5 asyst miałeś, ale to jest spoko. No. Że ktoś zestrzelił mi. Ja strzelałem, ktoś inny zestrzelił i mimo, że ja się męczyłem z tym kimś, to on i tak mi go zabił. No, widzicie, ludki, jakoś tam sobie radzimy. Najgorzej nie jest. Także dzięki wam bardzo za uwagę i łapeczki, subki. A będzie... Będą subki, kurwa, jak to powiedzieć? Będą super odcinki. No, po prostu właśnie. Tak myślę. Tak, także subować, komentować, lajkować, subskrybować, jeszcze raz subować i jeszcze raz subować. Także my zapraszamy was do kolejnego odcinka. Na razie, cześć. I pamiętajcie jedno. A... W momencie, gdy jest gorąco, trzymajcie się z dala od słońca. Tak, wiem, to było głupie. Ale to zawsze warto to pamiętać. Na razie, cześć. Bye.